siebie. Przeglądamy się z nadzieją w lustra niebie, że konsument nas łaskawie zechce kupić, a ja myślę sobie cicho, żeśmy strasznie głupi. Plastikowe ramki nam podoczepiali, nie pisnęli nawet słówkiem, co w nich napisali. Jak zmieniają, to się niejednemu gęba śmieje, że klienta prędzej trafi, patrzcie, co się dzieje. Po sąsiedzku polegują biedne szynki, takie zgrabne były kiedyś z nich dziewczynki. Upchnięto je w foliowe, ciasne wody, teraz ślinią się i puchną od nadmiaru wody. Póki chlebki w wiklinowych tkwią koszyczkach, skąd nostalgia na rumianych ich twarzyczkach? Krąży plotka, że w zamierzchłych ponoć czasach przemielono je w bezduszną, szarą masę. Gdzie nie spojrzeć, wszędzie zatrzęsienie chipsów. Cała ta hałastra jednym stoi grypsem, co niektóre przekonują, że są swojskie, aż się w gniewie zagotował ziemniak polski. Piszą z różnych źródeł pstrąg i ostrobok, że obce sery trzęsą już alejką obok. Mozzarella, gorgonzola już trafia do mnie, że to jest po prostu zwykła mafia. Cień nadziei dawał mi kolega Karczek. Zawsze swoje zdanie miał i był uparty, lecz wyjawił mi balerą, co miał kompleks szyjny, że się razem uwędzili w sposób tradycyjny. Do refleksji takiej sygnał tu odtrąbię, że dzięki nam żyją ci, co niby rządzą. Choć dla zysku wiecznie będą kombinować, my nie dajmy za nic się zmodyfikować. Choć dla zysku wiecznie będą kombinować, my nie dajmy za nic się zmodyfikować.